Badania fonoskopijne trwają bardzo długo, są bardzo kosztowne, w związku z tym kolejka oczekujących spraw jest długa. I w tej chwili wynosi ona w naszym przypadku, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, 3 lata. W związku z powyższym naprawdę wskazane byłoby, żeby dokonywać jakiejś selekcji spraw i określić jakieś priorytety, według których będziemy pracować, dlatego że wiadomo, sprawa nierówna i mało tego, obszerność materiałów dowodowych jest również bardzo zróżnicowana, ponieważ są sprawy, w których przychodzi pudło 60-100 kaset, a są sprawy, gdzie przychodzi jedna tak zwana malutka kasetka, która jest kasetką 90 nagraną z prędkością 1,2, czyli mamy 180 minut w skrajnym przypadku, 180 minut również w skrajnym przypadku złej jakości nagrania. I niestety praktyka nasza mówi wieloletnia, bo już kilkudziesięcioletnia i tego się nie da zmienić, mimo środków technicznych coraz bardziej doskonałych, mimo tego, że ekspertów kształcimy dosyć rzetelnie i wnikliwie i długotrwale. Tego się nie da zmienić, że odsłuchanie jednej minuty nagrania zajmuje od godziny w najlepszym wypadku do 2, a nawet chwilami 3 godzin pracy, żeby dojść do formy ostatecznej, którą można przekazać sądowi. W związku z powyższym, jeżeli ktokolwiek w tym momencie chciałby ominąć tą drogę, skrócić sobie ten czas oczekiwania i jednak decyduje się, żeby w pełnym zakresie spisywać to, co tam strony złożyły, w dobrej wierze oczywiście, to podejmuje takie działania, że przekazuje to osobom nie mającym z tym nic wspólnego, nieprzeszkolonym, nie zdającym sobie sprawy z wielu problemów, które to stwarza. I ja tutaj posłużę się właśnie takim przykładem. Taką stronę otrzymałam od osoby nieprzeszkolonej, nie mającej nic wspólnego z badaniami fonoskopijnymi, poproszona o dokonanie tej czynności bez żadnych sugestii. Po prostu tak, jak ona sobie wyobraża, że należałoby to zrobić. Przy czym od razu zaznaczam, nie robiła ta osoba tego na tego typu urządzeniu, które jest najczęściej dostępne, jedyną formą urządzenia, jaką dysponuje, powiedzmy, policjant w komisariacie. Ta osoba, którą poprosiłam na potrzeby właśnie tego programu naszego, dostała do dyspozycji pomieszczenie studyjne, dostała do dyspozycji urządzenia dobrej jakości, została przeszkolona w zakresie obsługi tych urządzeń, czyli nie było tutaj takiej sytuacji, że przypadkowo dokonuje jakichś rzeczy, które później uniemożliwią jej wykonanie tego. I po prostu usiadła i spisała. Chciałabym jeszcze raz pokazać, że jest to forma treści ciągłej. Jeżeli teraz przyjrzymy się bliżej temu tekstowi, to zwraca uwagę jedna rzecz, że ten tekst pozbawiony jest w zasadzie całkowicie środków interpunkcyjnych. Nie możemy tutaj znaleźć ani przecinków, ani kropek. Nie możemy zorientować się, jak osoba spisująca, bo trzeba mieć świadomość tego, że to osoba spisująca pokazuje, co dzieje się w tym nagraniu. I ona do tego celu może wykorzystywać oczywiście wszelkie środki, jakie język pisany jej stawia do dyspozycji. Między innymi znaki interpunkcyjne, jakiś podział przede wszystkim na zdania, bo od tego zależy oczywiście w ostatecznym rozrachunku treść, jaka zostanie przekazana. Również emocje do pewnego stopnia można wyrazić tymi dostępnymi środkami, a jeżeli one są niewystarczające, to oczywiście opatrzyć ten tekst jakimś komentarzem. Postaram się przeczytać w tej chwili ten tekst w taki sposób, żeby uwzględnić brak tych znaków interpunkcyjnych. Oczywiście to jest trudne, bo już sam fakt, że trzeba zaczerpnąć powietrza, powoduje, że gdzieś tą przerwę wykonujemy i od razu zwracam uwagę, że również ten czynnik jest ściśle indywidualny i świadczy o osobie. Widziałam ją, jak ona jednak usiłowała, ale to w ogródku było, no ja ją widziałam w ogródku, jest takie przejście między budynkami, rosną jakieś krzaczory i jej się zdaje, róże też były, no ja pamiętam, jej się wydaje, że jej nikt nie widzi, jak ona tam przechodzi, no ja ją też chyba kiedyś widziałem, no właśnie w zeszłym tygodniu. Nie trudno sobie wyobrazić, że w takiej formie ten tekst trafić do zleceniodawcy nie może. Tą decyzję, gdzie przede wszystkim rozdzielamy zdania,
I następnie, jakiej budowy będą to zdania, zależy od osoby, która spisuje. Z tym, że oczywiście nie może to być dowolna działalność tej osoby, bo to nie chodzi o to, co tej osobie się wydaje na temat tego, co słyszała, tylko chodzi o to, żeby jak najwierniej odtworzyła nie tylko to, co zostało powiedziane, ale również jak zostało powiedziane. W związku z powyższym, w ramach tego eksperymentu zwróciłam się do osoby, która to spisywała, o dokonanie takiej decyzji. Ta osoba zaproponowała umieszczenie tych znaków interpunkcyjnych w ściśle określonych miejscach, zrobiła to kilkakrotnie i dlaczego musiała powtarzać ten proces? Dlatego, że okazało się, że słuchać taśmy i czytać tekst to jest zupełnie inne wrażenie niż nie słuchać taśmy i czytać tekst. W związku z powyższym okazało się, że niestety, jeżeli ktoś pozbawiony jest możliwości wysłuchania tego nagrania i jest skazany wyłącznie na to, co przeczyta, trzeba mu tym staranniej pokazywać cały przebieg tego wszystkiego, co się tam dzieje. W dalszym ciągu podkreślam, że zachowana jest forma ciągła tego zapisu. I w związku z powyższym, po analizie tego, co otrzymałam od tej osoby, spróbowałam przeprowadzić pewną formę wnioskowania, czyli wczuć się w rolę osoby, która nie znająca tego nagrania, otrzymała już ten tekst i próbuję sobie wyrobić pewne przekonanie dotyczące tego, co tak naprawdę się tam dzieje. A dlaczego? Dlatego, że, tak jak już wcześniej mówiłam, osoba potocznie wypowiadająca się nie przestrzega żadnych reguł gramatycznych w takim zakresie, jak to normy językowe nakazują. Jest to mowa potoczna, często zmienia się tok wypowiedzi pod wpływem myśli własnych lub innych zasłyszanych. W związku z powyższym trudności redakcyjne powodują, że można bardzo łatwo wypaczyć sens i intencje tej osoby, która coś mówiła. Dokonując tej interpretacji, chciałabym tylko podkreślić właśnie wyraźnie, że jesteśmy na etapie odbioru osoby, która nie słyszała taśmy. Początkowy fragment, który jak widać już posiada i przecinki, i kropki, i nawet takiego rodzaju znak interpunkcyjny, jak znak zapytania. Czyli już pojawiają się pewna forma wypowiedzi troszeczkę ulega zarysowaniu. W tej chwili przeczytam to w taki sposób, w jaki należałoby czytać tak zbudowane zdania. Widziałam ją, jak ona jednak usiłowała, ale to w ogródku było. No ja ją widziałam w ogródku. Jest takie przejście. Między budynkami rosną jakieś krzaczory i jej się zdaje, róże też były. No ja pamiętam, jej się wydaje, że jej nikt nie widzi, jak ona tam przechodzi. No ja ją też chyba kiedyś widziałem. No właśnie, w zeszłym tygodniu. I ona stale tam chodzi i ona zna to przejście, a mówi, że nie ma z tym nic wspólnego i nie wie, gdzie to jest. I te jej pędraki stały wtedy przy płocie. To też. W każdym bądź razie ona się wypiera tego wszystkiego. Łatwo poznać, bo to słychać na drugim końcu wsi. No właśnie, ale ona się wypiera w żywe oczy i wiesz, kręci za każdym razem. Zresztą zapomina, co mówi. Natomiast wiem, że ona tego Waldka zna, ale skąd ona go zna? Przepraszam, ale skąd ona go może znać, tego nie wiem. Zna i powiem ci, że tą znajomość jeszcze ukrywa i to jest najlepszy dowód, że jednak oni coś razem knują. Ale czekaj, który to jest Waldek? No ten taki czarny w okularach, nie? Czy można w ten sposób odnieść wrażenie, po przeczytaniu czegoś takiego, że jest to po prostu monolog osoby, która oczywiście ma przed sobą rozmówcę, ale ten rozmówca sporadycznie wtrąca się do rozmowy i akurat ten fragment przedstawia taką część przebiegu tej rozmowy, w której to jedna ze stron po prostu prowadzi swoje wynurzenie. Można by było przyjąć taką konwencję, można by było odnieść takie wrażenie, jeszcze dodatkowo przyjmując, że tego rodzaju jakieś niekonsekwencje typu widziałem, są po prostu czysto literową pomyłką.
Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że albo taki tekst jest spisany ręcznie, albo maszynowo. Maszynowo, nie na komputerze, tylko maszynowo. Cały czas mówimy o osobach, które nie mają do tego zaplecza technicznego, nie są przygotowane i nie wiedzą, jak to robić. Nie mają możliwości nanoszenia korekcji, często nawet nie zauważają tego rodzaju niekonsekwencji. W związku z powyższym idźmy dalej. Następny fragment, dokładnie następny, akurat w taki sposób został spisany przez tą osobę, że gdyby przyjąć, iż jest to zapis rozmowy telefonicznej, tak zarejestrowanej, że słyszalna jest tylko jedna strona, czyli jeden z rozmówców. Dalszą część tej treści można by było właśnie zinterpretować jako spisanie wypowiedzi jednej strony rozmowy telefonicznej. Przy czym zaznaczam, te wtrącenia, które tutaj widać, o, myślnik i trzy kropki w nawiasie, oznaczają, że w tym miejscu jest przerwa, w czasie której najprawdopodobniej rozmówca telefoniczny coś wypowiada, ale my tego nie słyszymy, bo nie zostało to zarejestrowane ze względu na zastosowanie takiej, a nie innej techniki rejestracji. I pozwolę sobie w tej chwili przeczytać następny fragment. Osoba X. A, ten bez okularów. A, to kojarzę. Czekaj, jak ona ma na nazwisko? Zwracam uwagę na kolejną niekonsekwencję, bo mówimy cały czas o mężczyźnie ten bez okularów i nagle pojawia się pytanie, jak ona ma na nazwisko. Pada niesłyszalna odpowiedź i znowu, mniejsza o to, ale wiem, o którego chodzi. Nazwiska ja nawet nigdy nie znałam. Znowu czekamy na reakcję rozmówcy. W każdym razie on się rzadko pokazuje, ale też dziwnym zbiegiem przerwana wypowiedź, ponieważ rozmówca się wtrącił. Ale kiedyś tego często widziałem, no. No chodzi po wsi, tak z psem, ścieżką przechodził, ale tego to nie wiem. Znowu reakcja rozmówcy. Odpowiedź, ale być może przecież jak za psem leciał, to pies wybierał drogę. Wiesz co, ja go nigdy na wsi nie widziałam, natomiast widziałam go dwa razy na tej ścieżce. Znowu jest odpowiedź. A no, a jedno i drugie idzie w zaparte, że się nie znają i w ogóle nie widzą, że ta ścieżka jest. Znowu reakcja. No widzisz, jedno z jednej strony, drugie z drugiej, no to zaczyna się wszystko zgadzać. Reakcja. A pies z pędrakami po wsi latają, no i ciekawe, że ten pies zna te dzieci. Odpowiedź. No widzisz, no właśnie, się łasił, no. Dlaczego w tych miejscach umieściłam wypowiedzi osoby niesłyszalnej? Dlatego, że gdyby tego nie zrobić i zachować taką formę, jaką zaproponowała osoba, która to spisała pierwotnie, czyli tekst ciągły, okazałoby się, że sąsiadujące ze sobą wypowiedzi nie mają sensu. Jedna z drugą nie wykazuje bezpośredniego związku, czyli nie jest zachowany ciąg logiczny tych wypowiedzi. W związku z czym osoba, która zapoznaje się z tak zredagowaną treścią, po prostu nie jest w stanie wyrobić sobie żadnej opinii na temat tego, co dzieje się w tym nagraniu. Czy to jest rozmowa, czy to jest rozmowa bezpośrednia, ile osób w niej bierze udział, o czym tak naprawdę się mówi. W tej chwili pokażę, jak zostałoby to nagranie przedstawione zleceniodawcy przez eksperta. Jak widać na ekranie monitora, występuje wyraźny podział i przyporządkowanie poszczególnych wypowiedzi poszczególnym osobom i tą czynność nazywamy identyfikacją osób w obrębie materiału dowodowego. Dlatego, że moglibyśmy jeszcze cofnąć się do etapu wcześniejszego i zatrzymać to na takim poziomie, że nie wstawiamy liter AT, czy innych, jeżeli jest większa ilość osób, tylko od myślników bądź wręcz od akapitów, oddzielając w każdym akapicie daną wypowiedź. Ale proszę zwrócić uwagę, że różnica między tym, co pokazywałam na początku, czyli ciągłą formą zapisu, a tym, co widać w tej chwili, jest taka, że przede wszystkim widać granice podziału poszczególnych wypowiedzi. To pierwsze. I drugie, wiemy, kto, którą część tej całego tego nagrania przypisać jakiej osobie. Te fragmenty, które tu w tym tekście pokazane są kolorem czerwonym, co jest następnym problemem, z którym należy się liczyć, zlecając takie badania osobom nieprzeszkolonym, to są fragmenty całkowicie pominięte w poprzednim tekście. To, co widać kolorem czerwonym, zupełnie nie zostało zauważone przez
osobę spisującą. Natomiast to, co zostało zaznaczone kolorem różowym, jeszcze podkreśliłam, żeby to było widoczne, to są błędy. Było ja, zostało spisane coś. Było jej, zostało spisane że. Nie było, no, zostało dopisane. Chyba też zostało również błędnie zinterpretowane. Było, więc zostało wpisane i. Natomiast te czerwone po prostu zupełnie nie zostały uwzględnione w tamtym zapisie. Można sobie łatwo również wyobrazić, że w ten sposób, podchodząc do sprawy, pomijamy najważniejsze rzeczy, wypaczamy kontekst całości i, krótko mówiąc, ten sposób spisana treść nie ma żadnej wartości dla sądu. I jeżeli zleceniodawca ma świadomość takich problemów i tych trudności, to będzie ostrożnie patrzył na tego rodzaju sprawę. Jeżeli nie ma, może podjąć błędną decyzję, a to niestety wiąże się z konkretnymi konsekwencjami procesowymi. Na koniec tego przykładu odtworzę właśnie tą rozmowę, która została w ten sposób spisana. Widziałam ją, jak ona jednak usiłowała wywrzeć wrażenie, że nie ma nic z tą aferą wspólnego. Ale to w ogródku było? No ja ją widziałam w ogródku. I co robiła? No wiesz, tam jest takie przejście między budynkami i tam rosną jakieś krzaczory i się zdaje, a tam róże chyba były. Róże też były, ale... No coś pamiętam. No, ale najważniejsze, że jej się wydaje, że nikt, wiesz, nie widzi jej, jak ona tam przechodzi. Ja ją chyba też kiedyś widziałem. No właśnie. W zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu, więc ona stale tam chodzi i ona zna to przejście. A mówi, że nie ma z tym nic wspólnego i nie wie, gdzie to jest. No to jej pędraki jeszcze stały wtedy przy płocie. No też. To też. W każdym bądź razie ona się wypiera tego wszystkiego. To łatwo poznać, bo to słychać na drugim końcu wsi, jak to wrzeszczy. No właśnie. Ale ona się wypiera w żywe oczy i wiesz, kręci za każdym razem, mówi co innego, zresztą zapomina, co mówi. Natomiast wiem na pewno, że ona tego Waldka to zna. Ale skąd ona go może znać? Ja właśnie tego nie wiem. Zna i powiem ci, że tą znajomość akurat ukrywa i to jest najlepszy dowód, że jednak oni coś razem knują. Ale czekaj, który to jest Waldek? No ten taki czarny. W okularach? Nie. A, ten bez okularów. Ale czekaj, który to jest Waldek? No ten taki czarny w okularach, nie? I tym zderzeniem tej rzeczywistości, to tak to trzeba powiedzieć, myślę, że w jakiś sposób przedstawiłam bardzo niewiele problemów związanych z tym, dlatego że trzeba tutaj w podsumowaniu wskazać na jedną bardzo istotną sprawę. Było to nagranie w zasadzie studyjne, jak na nasze warunki. Osoby wypowiadały się wyraźnie, powoli, nie wchodziły sobie w słowo, poza sporadycznymi momentami, które, jak można by było przy dokładnej analizie stwierdzić, oczywiście zostały przez osobę spisującą pominięte, bez słowa komentarze. Nie było tu żadnych braków ciągłości, żadnych wydarzeń w tle akustycznym, żadnych dodatkowych osób, nie było wyraźnej zmiany wypowiedzi pod wpływem kontekstów innych i były w miarę prawidłowo budowane zdania. Tytułem ilustracji pokażę jeszcze krótkie fragmenty bardziej skomplikowanych nagrań, z którymi mamy do czynienia i które oczywiście rodzą wiele, znacznie więcej problemów, między innymi właśnie związanych z identyfikacją osób w obrębie materiału dowodowego.
zlikwidowali nocny autobus. On tam trzy trzęsie śmieszne. To teraz robimy. Ale wiesz, że oni tam czekają, a poza tym nie mam ochoty. No czekajcie, co się jedzie. Ale Tomek, nie, to nie ten, bo to nie dojeżdża. Ale taksówkę, wszystko wsiądziemy w taksówkę? No to tak jest bagażowo taksówka. To choć może razem my pojedziemy, a chłopaki pojadą. Co to ma? Albo może dwa taksówki. Ja to się boję, co mają. A nie, że to są dwie taksówki. No to weźmiemy Olka. Weźmiemy Olka. Albo tam dwa samochody pojadą. Właśnie mówię. No, to jak? Albo może razie co, mikrobusy jakiegoś ściągnąć. Albo to multiple głupią. Zobacz, jakie mam zimnołapska. Mhm. Ale to w ogóle jest zimno, minus 5 stopni. Się zobaczcie, a miało być 7, to minus 20 gradów. A zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Jedzie coś? Nie, to nic nie jedzie. O! I tutaj oczywiście w taki sposób się tego nie przedkłada z wyznawcą, tylko tak jak pokazałam poprzednio. Tutaj celowo wskazałam w tym momencie błędną identyfikację osób w obrębie materiału dowodowego. A z czego to się bierze? Bierze się to z tego, że przy takiej ilości osób biorących udział w rozmowie, przy wypowiedziach równoczesnych, przy czym nie jest to jeszcze niekomfortowa sytuacja, dlatego że w dalszym ciągu tło akustyczne jest ciche i spokojne, nie jest to pomieszczenie pogłosowe i mimo wszystko biorą udział tylko dwie kobiety. A trzeba powiedzieć sobie, że najwięcej problemów z identyfikacją stwarzają niestety kobiety. Biorą udział tylko dwie kobiety i już widać, że pojawiają się błędy. Pojawiają się błędy tego rodzaju, że wypowiedź jednej kobiety została błędnie przypisana innej. Tu wręcz została zakwalifikowana jako wypowiedź trzeciej kobiety, która zupełnie w ogóle nie brała udziału w tej rozmowie. Ponieważ generalnie była to rozmowa bezpośrednia trzech mężczyzn i dwóch kobiet. I w tak krótkim fragmencie pojawiły się trzy błędy identyfikacyjne. I ostatnim przykładem, już takim na pocieszenie lub na odstraszenie, żeby nie podejmować przeciwko własnemu interesowi prób samodzielnego spisywania. Krekot słychać. To nie mój, nie pasuje. Ja na 144 czekam. To ja tu jeszcze czekam, no bo wiesz. Nasz przyjedzie autobus. To znaczy ja. No jeszcze druga. Nie wiem, no. Według rozkładu nie wiem, nie. Nie. Ale jak coś proszę, bo ja muszę iść do domu. Dziecko na mnie nie czeka, nie będę tutaj. Co masz? Jak to codziennie? No. Ty się tak wiesz? A, ty to wiesz. Nie. Zapomniałem. Ale to słuchaj, to z kim trzeba.